Mówiliśmy o różnych mechanizmach przekazu ciepła, a teraz skoncentrujemy się na jednym z nich, mianowicie na przewodnictwie cieplnym i omówimy ten mechanizm troszeczkę dokładniej. Powiedzmy, że mamy dwie porcje gazu. Niech to będzie wszędzie ten sam gaz, ale jedną porcję, która jest gorąca, będę rysować jej cząsteczki na czerwono. Drugą porcję gazu tego samego, ale o niższej temperaturze narysuję w ten sposób, na niebiesko. Tak, umówmy się, że do tej pory między tymi gazami nie było żadnego kontaktu. Były one od siebie oddzielone w taki sposób, że nie było żadnego kontaktu między nimi. I tak, przypomnijmy sobie, co to była temperatura. No więc temperatura, jeśli powiemy, że to będzie temperatura jakaś A, to temperatura B i powiedzieliśmy sobie, że temperatura A jest wyższa niż temperatura B, to co to oznacza? Przypomnę Ci, że temperatura jest wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej cząsteczek. Czyli jeśli temperatura jest wysoka, to jak sobie narysujemy prędkości naszych cząsteczek, różne, tak rysuję dosyć niedbale, ale tak, żeby było widać. Podobnie tu, gdzie jest gaz chłodny. Specjalnie, żeby uwypuklić ten fakt, że te temperatury są różne, rysuję tutaj dla tego niebieskiego gazu temperatury prędkości znacznie mniejsze. No i teraz powiedzmy, że naszą przegrodę usuwamy. Tak? I co teraz może się stać? Powiedzmy, zróbmy sobie zbliżenie, żeby widzieć wyraźniej. Powiedzmy, że zderza się ta cząsteczka z tą. Zgodnie z zasadami zachowania pędu i energii w jakiś tam sposób się od siebie odbijają. Powiedzmy, że ta cząsteczka odbija się tak, a ta cząsteczka odbija się tak. I wskutek tego zderzenia nastąpił przekaz energii. Ta cząsteczka, ta, która początkowo należała do gazu gorączego, ma teraz prędkość trochę mniejszą, więc energię kinetyczną ma troszkę mniejszą, czyli efektywnie też do średniej energii kinetycznej wnosi troszkę mniej. Z kolei ta cząsteczka, która należała do gazu chłodniejszego, tutaj na granicy między tymi porcjami gazu o różnych temperaturach, teraz ma prędkość troszeczkę większą, bo został przekazany pęd, została przekazana również energia kinetyczna, bez czego do średniej energii kinetycznej wnosi wkład nieco większy. I to się dzieje właśnie tutaj na styku między tymi gazami. Powiedzmy, podobnie się dzieje, ta cząsteczka uderza, załóżmy, w tą. Nie starcza mi wyobraźni, żeby rysować to z dużą zgodnością tego, jak to w rzeczywistości będzie, ale staram się. Powiedzmy, że odskoczy w ten sposób, a ta cząsteczka jakoś w ten sposób, załóżmy. I w ten sposób właśnie poprzez bezpośredni kontakt, poprzez zderzenia cząsteczek gazu chłodniejszego z gorętszym, tutaj cząsteczki jakby na styku tych gazów o dwóch różnych temperaturach przekazują sobie wzajemnie pęd i energię w taki sposób, że gaz chłodniejszy staje się trochę cieplejszy, a gaz cieplejszy staje się troszkę chłodniejszy. Następnie te cząsteczki gorętsze przekazują dalej swoją energię kolejnym cząsteczkom i w ten sposób, oczywiście to jest ciągły proces, oczywiście te cząsteczki cały czas wszystkie się ze sobą zderzają, tak długo, aż te zderzenia już nie będą w stanie nic zmienić i aż średnia energia kinetyczna tutaj całego gazu będzie stała, nie będzie się zmieniać, tak? Bo początkowo, powiedzmy, tutaj cały czas jest goręcej, tutaj cały czas jest chłodniej, więc efektywnie te cząsteczki mają kontakt, załóżmy, z tymi, więc te się przyczyniają do nagrzewania tych, te się przyczyniają do nagrzewania tych. Z kolei nagrzewając inne cząsteczki, tak mówiąc trochę potocznie, te cząsteczki gorące troszeczkę się ochładzają, no bo mamy zasadę zachowania pędu i energii. Więc jeśli trochę energii zostanie przekazane innym cząsteczkom, to te cząsteczki będą miały trochę mniej. I efektywnie wskutek tych zderzeń, wskutek takiego przekazu energii kinetycznej, ostatecznie temperatura tego gazu się wyrówna. No, wróciliśmy do tego widoku pomniejszonego, więc na poziomie takim mikroskopowym tak właśnie wygląda przewodnictwo cieplne. A teraz zobaczmy na przykładzie takim znanym z życia codziennego. Powiedzmy, że mamy szklankę z gorącą herbatą. Niech temperatura herbaty to będzie, nie wiem, to będzie dopiero co zalana. Przed chwilą zalaliśmy torebkę wrzątkiem. Chwileczkę się postudziła i powiedzmy, że to jest 80 stopni Celsjusza i wkładamy
Powiedzmy, że do tej herbaty sobie wsypaliśmy cukier, już w chemiczne szczegóły tego procesu nie chcę wchodzić, ale wkładamy łyżeczkę i chcemy sobie herbatę zamieszać. I łyżeczka jest chłodna. Powiedzmy, że temperatura łyżeczki jest temperaturą pokojową, 20 stopni Celsjusza. Spokojnie możemy ją dotknąć, wkładamy ją ręką do szklanki i po naprawdę niedługiej chwili okazuje się, że dotykamy naszej łyżeczki palcem i czujemy, że łyżeczka jest gorąca, parzy nas. Co tutaj się stało? Otóż właśnie łyżeczka, która jest metalowa, metale dobrze przewodzą ciepło, o tym będziemy mówić za chwilę w kolejnym filmie. Już skutek przewodnictwa cieplnego właśnie łyżeczka się nagrzała od gorącej herbaty. Na poziomie mikroskopowym, co tutaj się dzieje na poziomie mikroskopowym? Mamy metal naszej łyżeczki złożony z atomów, z rdzeni atomowych i swobodnych elektronów, i to głównie swobodne elektrony mogą nabywać dużej energii kinetycznej i głównie one odpowiadają za dobre przewodnictwo cieplne metali, ale o tym będziemy mówić w szczegółach za chwilę, w kolejnym filmie. Tak, nasze atomy naszej łyżeczki są otoczone przez cząsteczki gorącej herbaty. Są to głównie cząsteczki wody, tak, duża energia kinetyczna, herbata jest gorąca. Tak, no i wskutek zderzeń tutaj te, no nie same atomy, nie same rdzenie atomowe metalu, bo one mają dosyć ograniczoną możliwość ruchu, chociaż też one wibrują, ale przede wszystkim swobodne elektrony tutaj na styku tej powierzchni nabywają dużej energii kinetycznej, nagrzewają się i stopniowo skutek zderzeń, takich jak sobie przedstawiliśmy tutaj, ten efekt propaguje się po całej łyżeczce, aż tutaj do tego końca, za który nie możemy złapać, bo jest już bardzo gorący. Tak, to jaka będzie temperatura końcowa łyżeczki, oczywiście zależy od tego, to już mówiliśmy, mam nadzieję, że pamiętasz przykłady, które rozwiązywaliśmy z ciepłem właściwym, obliczaliśmy, wejdą ze sobą w kontakt dwie substancje, czy dwa materiały o różnych temperaturach, różnych ciepłach właściwych i różnych masach, to z zasady zachowania energii, z tego, że tyle ile jeden gorętszy materiał przekaże, tyle chłodniejszy odbierze energii, z tego nam wynika, jaka będzie temperatura końcowa i tutaj oczywiście możemy to również zastosować, ale nie będziemy, bo nie o tym mowa w tym przykładzie, tu chodzi nam o to właśnie, że na takim mikroskopowym poziomie ogrzewanie poprzez ochładzanie, poprzez przewodnictwo cieplne zachodzi właśnie poprzez takie bezpośrednie zderzenia cząsteczek szybkich o dużej energii kinetycznej z cząsteczkami wolniejszymi. I jeśli dla takich dwóch cząsteczek, to z mechaniki, mam nadzieję, że wiesz, dla takich dwóch cząsteczek zderzających się, tak, określonych o danym pędzie i energię, to dla nich możemy nawet konkretnie wyliczyć kierunki i zwroty nowych pędów oraz energię i wtedy wiemy, że ta cząsteczka, która miała początkowo energię trochę mniejszą, będzie miała ją trochę większą, a ta, która miała trochę większą, będzie miała trochę mniejszą. Trochę się ta energia inaczej rozłoży pomiędzy tymi dwoma cząsteczkami i w ten sposób właśnie następuje przekaz energii cieplnej od ciała gorętszego do chłodniejszego, od substancji gorętszej do substancji chłodniejszej. Dalej ten temat będziemy rozwijać w kolejnym filmiku. Do usłyszenia!